Zagłosowało mniej osób niż rok temu, ale zdaniem ratusza nieco mniejsza ilość uczestników plebiscytu to skutek uszczelnienia systemu. Tak czy inaczej, zaledwie 7,5 tysiąca osób zdecydowało, na co pójdą miliony złotówek stanowiące suwalski budżet obywatelski. Z najmniejszych projektów, których zakwalifikowano do plebiscytu 9, zrealizowanych zostanie 6. Po niespełna 550 głosów i awans zdobyły pomysły sportowe, turniej dzikich drużyn i zajęcia lekkoatletyczne dla dzieci i młodzieży. Blisko 900 osób poparło książki bez barier. To pomysł zakładający zakup i udostępnienie mieszkańcom miasta bezpłatnego dostępu do internetowej platformy czytelniczej. Prócz tego zamysłem autorów była również organizacja spotkań autorskich z popularnymi pisarzami. Kolejni zwycięzcy to dwa pikniki rodzinne, jeden u Franciszkanów, drugi na osiedlu Hańcza. Wśród mikropomysłów hitem okazał się projekt znany mieszkańcom od lat – Poukładaj sobie raka. To lokalny, obywatelski program wsparcia dla osób dotkniętych chorobą nowotworową. Kolejna kategoria to projekty małe, ale już inwestycyjne. Tutaj zrealizujemy 4 z 6 zgłoszonych projektów, więc też ponad połowa tego, co została zgłoszona. I tak to wygląda. Pierwsze miejsce, strefa sportu i zabawy na osiedlu Hańcza, 2022 głosy. Drugie miejsce, mobilne mini boisko do treningu dzieci i młodzieży, 1456 głosów. Trzecie miejsce, utwardzenie nawierzchni żwirowej na ulicy Dąbrówka. Szósty etap, to już można powiedzieć taka telenowela każdego roku. Ten projekt jest realizowany w budżecie obywatelskim. I czwarte miejsce, utwardzenie terenu w pasie drogowym przy ulicy Andersa głosów, 849. Wracający jak bumerang Psi Park w tym roku przegrał zaledwie 22 głosami z inwestycją na Andersa. W tej kategorii nie wszystkie środki zostaną wykorzystane. Z 600 tysięcy zostało nieco ponad 80 tysięcy, które stanowią swoisty bufor bezpieczeństwa, bo wiadomo, że plan to jedno, a kwoty w ofertach to drugie. Ostatnia kategoria, a zarazem najdroższa, to projekty duże. 2 z 9 projektów i tak wyglądają wyniki. Pierwsze miejsce to strefa sportu i zabawy osiedla Hańcza, czyli można powiedzieć podobnie jak przy projektach małych. Tutaj mieszkańcy osiedla Hańcza wykazali się bardzo dużym zaangażowaniem i jest tutaj 1681 głosów na ten projekt, a drugie miejsce to przebudowa chodnika i parkingu oraz utwardzanie drogi dojazdowej do garaży, 1579 głosów. Jest to projekt zlokalizowany na skrzyżowaniu ulic Lityńskiego i Putry. Z kretesem przepadły takie pomysły jak profesjonalne, meczowe nagłośnienie areny, które wycenione w projekcie na 900 tysięcy zyskało tylko 300 głosów poparcia, czy niedzielna Liga Mistrzów, czyli turniej piłkarski dla 30 i więcej latków.